imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you.
naszego zmarłego brata o świętej pamięci Mieczysława. Gromadzimy się jako ci, którzy są świadomi swojej skłonności do złego, jako ci, którzy rozumieją, iż obok dobra w naszym życiu pojawia się również i słabość, grzech i niedoskonałość. Świadomi tego, że przed Najświętszym Bogiem nikt nie jest bez winy. I dlatego w duchu miłości chrześcijańskiej, w duchu odpowiedzialności za siebie tu na ziemi, ale z myślą o życiu wiecznym, przeżywamy tę świętą liturgię. Pragniemy złożyć za naszego zmarłego brata ofiarę eucharystyczną jako zadośćuczynienie za jego grzechy. Razem będziemy prosili Boga, aby oczyścił go z wszelkiej winy i dopuścił do społeczności świętych. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał. Spraw łaskawie by mocą tej tajemnicy Twój sługa Mieczysław, który zasnął w Chrystusie, przez Niego dostąpił radości zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Oto Słowo Boże. Się lękać, Pana brońcą.
i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Pogrążona w żalu i smutku rodziną, umiłowani w Chrystusie Panu. Franciszek Karpiński, polski poeta, napisał pieśń żałobną. Wracam do tych słów, sięgam po nie pierwszy raz w czasie homilii pogrzebowej, bo piękne są te słowa i doskonale wpisują się w życie każdego człowieka, którego serce otwarte jest na Pana Boga. Pierwsze dwie zwrotki, pozwólcie, że zacytuję. Znajdziemy tam słowa: zmarły człowiecze, z Tobą się żegnamy. Przyjmij dar smutny, który Ci składamy, trochę na grób Twój porzuconej gliny, od Twych przyjaciół i od Twojej rodziny. Wracasz do ziemi, co matką Twą była, teraz Cię strawi, niedawno żywiła. Tak droga każda, którą człowiek chodzi, na ten gościniec wszystkich nas wywodzi. Myślę, że te słowa, które zacytowałem nieostatnio z tej pieśni, doskonale oddają stan ludzkich serc, naszych umysłów, szczególnie stan serc i umysłów najbliższej rodziny zmarłego, dzisiaj świętej pamięci Pana Mieczysława, ojca, dziadusia, kolegi dla niektórych z nas tu obecnych, sąsiada dla wielu, przyjaciela, znajomego, brata. Tyle w tych słowach jest smutku i tak wiele jest powagi. One rysują bardzo ostro obraz kruchości ludzkiego życia. Zamykają w sobie stwierdzenie, które jednocześnie wcale nowym stwierdzeniem nie jest, ale jakby nigdy dość przez człowieka uświadomione. A to stwierdzenie brzmi: jesteśmy z prochu powstaliśmy i bycie prochem jest nam pisane. Wracam do słów owej staropolskiej pieśni. Dwie następne zwrotki mają w sobie niezwykłą siłę, mają w sobie niezwykłą moc. Pełne są jasnych barw. A ta jasność i to nasycenie barwami ma jedną przyczynę. Tą przyczyną jest wiara w zmartwychwstanie. Wiara autora i wiara wielu, którzy myślą podobnie i czują podobnie. Autor pisze: niedługo, bracie, z Tobą się ujrzymy. Jużeś tam odszedłem, my jeszcze idziemy. Trzeba Ci spocząć po skończonym biegu, lecz znowu wstaniesz, boś tu na nocleg.
Boże, ten zmarły w domu Twym przebywa, żył w Twojej wierze, Twej pomocy wzywa, że na Twej łasce wspierał się bezpiecznie, daj duszy jego odpoczynek wieczny. W domu Boga przebywał nasz brat Mieczysław, ściany kościołów, tego kościoła. Tak często widziały jego postać, dopóki zdrowie pozwalało i sił wystarczało. Przychodził na to miejsce, aby znajdować umocnienie, aby oczyszczać swoją duszę, aby zabierać Boga w Komunii Świętej, w życie codzienne. Pragnąc Bożego wsparcia i Bożej pomocy, szczególnie w tym ostatnim etapie swojego życia, czyli w chorobie, zapraszał Boga do swojego domu, jednając się z Nim i karmiąc się Nim. W wierze starał się przeżywać swoją codzienność, choć to życie nie było wolne od słabości, od upadków, potknięć, od grzechu. Tak jak życie każdego z nas. Ale wtedy stawał w pokorze przed Bogiem, wzywając Bożego miłosierdzia, przyzywając Bożego przebaczenia. Jam gościem na tym świecie, pisze poeta, nie tu mój trwały dom. W niebiosach Boże dziecię wszak ma ojczyznę mą. Tu dni pielgrzymki pędzę, tam się zakończy znój. I w szczęściu wszelką nędzę ukoi Pan i Bóg mój. Moi kochani, to co nieprzemijający dom wieczny, dom trwały na zawsze, czeka nas nie tutaj, czeka nas w niebie. Ta jasna perspektywa dla nas, perspektywa zbawienia, chwały i szczęścia bez końca w domu Ojca, to zasługa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy odkupieni przez śmierć Jego. Kiedy umierał na krzyżu, umierał za nikogo innego, jak za nas, za Ciebie, za mnie. Bardzo dobrze, jak mówi święty Jan Paweł II, bardzo dobrze, że mamy krzyż. Dobrze, że mamy tyle krzyży nad grobami tych, co odeszli przed nami. Są tak bardzo potrzebne. Potrzebne są, bo wiara w zmartwychwstanie dzisiaj jest jakby trudniejsza. To zdaje się potwierdzać jakość życia wielu ludzi, kondycja relacji międzyludzkich. Człowiek współczesny, choć twierdzi, że wierzy w Boga, coraz częściej nie w wiecznym, lecz w doczesnym życiu widzi najwyższą wartość. Temu poświęca swoje siły, swoje zabiegania. Na tym się skupia, na tym koncentruje. A przecież tego jednego możemy być wciąż pewni. Wszyscy odejdziemy. Wszyscy umrzemy. I tak jak stoimy dzisiaj przy trumnie, w której znajduje się ciało świętej pamięci Mieczysława, tak kiedyś będą ludzie stać, daj Boże, żeby byli, będą stać przy naszej trumnie, modląc się za nas, przywołując Bożego miłosierdzia nad nami, prosząc Boga o łaskę nieba dla nas. Oby stanęli przy naszej trumnie. Tak, moi kochani, to tak jest pewne jak nic innego pod słońcem, tylko jakoś współczesny świat nie bardzo chce o tym myśleć. Myślmy chociaż my tu, dziś, teraz, zgromadzeni przy trumnie świętej pamięci Mieczysława,
Mieczysława, dziękując świętej pamięci Mieczysławowi za to zbawienne przypomnienie, najważniejsze przypomnienie w kontekście całego ludzkiego życia. Ten krzyż, Jezusowy krzyż, bezgłośnie woła do każdego z nas: to na mnie Boży Syn zwyciężył śmierć. To na moim drzewie pokonał moc grzechu i otworzył Ci, człowieku, drzwi do nieba. Ty zdecydujesz, czy przez nie przejdziesz, ale pamiętaj, są dla Ciebie otwarte. Słyszeliśmy Jezusowe słowa, myślę, nieraz zapisane przez świętego Jana Apostoła. Chodzi o słowa: nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grzechach, usłyszą głos Jego, a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Jeśli więc jest dzisiaj miejsce w sercach naszych na coś więcej niż tylko smutek, to niech wypełni serce ciepłe wspomnienie każdego dobrego czynu, który był owocem życia świętej pamięci Mieczysława. Stanowił treść tego życia, każdego gestu, każdego jego słowa motywowanego dobrocią i miłością, które od niego odebraliśmy albo których byliśmy świadkami. Bo czasami w tym pędzie życia, w tym pośpiechu, w tym pochłonięciu sprawami dnia codziennego, naszymi osobistymi, nie wychwytujemy tego dobra. Czasami tak oczywistego, a czasami bardzo subtelnego, delikatnego, które wpisuje się w nasze życie. Nie wychwytujemy, nie dostrzegamy. Dopiero kiedy zatrzymujemy się w biegu, i to czasami tak, jakbyśmy nie chcieli, albo jeśli już, to jak najpóźniej tego doświadczając, a więc w chwili odejścia i śmierci tych, których przychodzi nam żegnać, kiedy znajdujemy w sobie wolę, siłę i odwagę, by zbilansować wspólne życie, okazuje się, że rzeczywiście tak wiele tam tego dobra było, które na początku nie jawiło się dobrem, ale finalnie owocowało dobrem. To dobrze, jeżeli tak do tego podchodzimy. To dobrze, jeżeli dostrzegamy wszelką wartość, która ubogacała życie odchodzących, a przez nich stawała się także bogactwem i wartością naszego życia. Przy całej złożoności tego życia, przy naszych wszystkich słabościach, potknięciach i upadkach. Cały depozyt dobra, który zgromadził w ciągu swojego życia świętej pamięci Mieczysław, mimo jego słabości, to bilet wstępu na największe wydarzenie, jakie może spotkać człowieka. A tym wydarzeniem jest zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie ku pełni, ku radości przebywania z Bogiem na wieki. A my, którzy od czasu do czasu, chcąc towarzyszyć cierpiącym, doświadczającym bólu rozstania i odejścia naszym znajomym po odejściu ich bliskich, my, którzy jeszcze jesteśmy w drodze, którzy jeszcze zostaliśmy, by swój depozyt dobra i miłości mozolnie zbierać, dotąd, dopóki nasz czas nie nadejdzie, my, ważne, żebyśmy w taki sposób właśnie swoje życie przeżywali. Bo tak naprawdę niewiele nas różni od naszego brata Mieczysława. Choć może dziwnie zabrzmiały te słowa, ale niewiele nas różni. Może kilka dni, może kilka miesięcy, może kilka czy kilkanaście lat, jakie przyjdzie nam tu jeszcze pożyć. Nikt tego nie wie.
Jedno wiemy, że życie jest kruche i ulotne. I to powinno rodzić w nas i wzmagać czujność, motywować do tej postawy, o której mówi Jezus Chrystus, postawy czuwania, świadomego oczekiwania, to znaczy wysiłku, by z tego życia eliminować wszystko, co niedoskonałe, a chronić, rozwijać, pielęgnować to, co stanowi wartość i w oczach Bożych, ale i w oczach ludzkich. Tak, tylko wiary dzisiaj potrzeba. Tylko albo aż, jak ktoś powiedział, bo o wiarę dzisiaj wcale nie jest łatwo. Łatwo ją deklarować, jeszcze łatwo ją deklarować, wypowiadać swoimi ustami, dając świadectwo o sobie, ale przecież nie o same słowa chodzi. Chodzi o tę wiarę, która znajduje swoje dopełnienie w życiu, w czynach. Ten współczesny świat zdawać się może, że wyjałowiał. Ten świat, który określa siebie mianem nowoczesnego, cywilizowanego świata, jakoś nie chce zaglądać na tamtą stronę. Wstydliwie odwraca się od cmentarnych murów, wstydliwie odwraca się od krzyża. Mami perspektywą szczęścia ziemskiego, szczęścia doczesnego, przekonując człowieka, że to mu wystarczy. A przecież wciąż tak samo odchodzimy na drugi brzeg. Chwila po chwili, dzień po dniu, nieustannie. I to jest fakt, z którym się nie da dyskutować. A wielu żyje tak, jakby śmierć nie była im pisana. Jakby jakimś dziwnym trafem miała śmierć o nich zapomnieć i zostawić ich w spokoju, pominąć ich w swoim pochodzie przez ziemię. Tymczasem, moi kochani, przychodzi dzień taki jak dzisiaj i woła do nas słowami Syna Bożego: kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Serce i umysł świętej pamięci Mieczysława były otwarte na Słowo Boga. Wierzymy, że ta obietnica, którą przed chwilą usłyszeliśmy, swoją treścią objęła go w całej pełni. Oto też się modlimy. A w poczuciu troski o siebie wołamy do Boga: Panie, dopomóż, aby kiedyś ta obietnica stała się również udziałem moim, udziałem każdego z nas. Tak, aby, daj Boże, radość, która przepełnia dzisiaj świętej pamięci Mieczysława, jako owoc Bożej łaskawości i Bożego miłosierdzia, ta radość stała się również naszym udziałem. Amen. Powstańmy. Módlmy się wspólnie do Boga, Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia żywych i umarłych. Błagajmy Boga za zmarłego Mieczysława, który otrzymał na chrzcie świętym zadatek życia wiecznego, aby dał mu udział w społeczności świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego zmarłego brata, który przyjmował ciało Chrystusa, chleb dający życie wieczne, by w dniu ostatecznym Bóg wskrzesił go do chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę pogrążoną w żałobie, za wszystkich, których ta śmierć dotknęła, by Bóg udzielił im pociechy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, rodziców, krewnych, przyjaciół, znajomych, aby Bóg wynagrodził ich trudy. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy umarli z nadzieją zmartwychwstania, aby Bóg pozwolił im oglądać swoje oblicze. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich, którzy tu zgromadziliśmy się zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego Mieczysława, by Bóg
przyjął nas kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oto, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Mieczysławie, którego dzisiaj z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty się. Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
pozostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Z Bogiem Twoim. Przekażcie sobie znak. Duszo Chrystusowa.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Mieczysław, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uście Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Usiadźcie, proszę. Witecję naszego zmarłego brata, świętej pamięci Mieczysława Rób, zostały zamówione msze święte pogrzebowe. I tak w 30 dzień od jego śmierci mszę świętą za zmarłego Mieczysława odprawiam na okoliczność tego wydarzenia. 21 listopada bieżącego roku mszę zamówił syn Marek z żoną. Terminy pozostałych mszy świętych będę podawał z tygodniowym wyprzedzeniem. A msze święte zostały zamówione przez syna Jana z rodziną, od wnuków Macieja, Pauliny i Jakuba, od swatowej pani Krystyny, od pani Moniki Mulka z córkami, od pani Dominiki Rojek z rodziną, od państwa Romana i Marzeny Białek z rodziną, od państwa Stanisława i Teresy Rzeźnik z Baranowa, od rodziny państwa Uzarów ze Stanów Zjednoczonych, od państwa Janusza i Barbary Chruściel z Chocianowa, od państwa Alicji i Romana z rodziną, od siostry Marii Gaj z rodziną, od rodziny państwa Brożynów z Knapów, od brata Stanisława Rób z rodziną, od państwa, od pani Patrycji Boreńskiej i Wojciecha, od rodziny państwa Lisów z Mielca, od szwagierki pani Marysi z dziećmi, od rodziny państwa Burkhardt z Patwi Narodowej, od pana Krzysztofa Czechury z rodziną, od państwa Danuty i Edwarda Małodzińskich, od swatów państwa Stanisława i Heleny Pęk, od państwa Anny i Pawła Niewiadomskich, od rodziny państwa Lisów i Ziomków, od zarządu i kolegów syna Jana z firmy Elmex, od rodziny pana Bogusława Burcel, od państwa Krystyny i Kazimierza Barszcz, od państwa Józefa i Edyty Uzar, od państwa Roberta i Lucyny Pęk, od seniorów oraz pracowników Dziennego Domu Senior Wigor w Przykopie, od sąsiadów państwa Piotra i Zuzanny Białek, od państwa Jana i Janiny Chyjek ze Stanów Zjednoczonych, od rodziny państwa Czechura, od sąsiadów, to jest od państwa Aleksandry i Sylwestra Kowalik, od sąsiadów państwa Danuty i Mieczysława Chojnackich, od sąsiadki pani Marii Białek, od współpracowników syna Jana z firmy Elmex, od pana Marka Bawoł, od państwa Jerzego i Grażyny Paweł. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie intencje mszalne zamówione ze świętej pamięci Mieczysława. Zawsze w tym miejscu z całego serca dziękuję. Przede wszystkim te słowa kierując ku uczestnikom pogrzebu w imieniu zmarłego, którego żegnamy. Teksty liturgiczne, sama Eucharystia przede wszystkim otwiera nas na rzeczywistość, która nieprzemijana, rzeczywistość nieba. I w tym kontekście każda modlitwa, ta osobista,
każda zamówiona msza święta, każda komunia święta, tak jak podczas tej ceremonii pogrzebowej, za co również z serca dziękuję, to jest owo uzupełnienie, którego już nie może uczynić dla siebie ten, którego życie dobiegło kresu, bo jest to równoznaczne z zakończeniem czasu zasługiwania. To jest to dobro, które przyspiesza radość uczestnictwa w pełni, w chwale nieba tego, który odchodzi. I za to jego imieniem z całego serca dziękuję. Dziękuję za to nasze wspólne spotkanie, wspólną modlitwę. Dziękuję. Te słowa podziękowania kieruję ku wszystkim, również w imieniu rodziny pogrążonej w żałobie. Dziękuję za każde życzliwe słowo, za serdeczność okazaną w tych dniach poprzedzających uroczystość pogrzebową, jako duchowe wsparcie dla rodziny świętej pamięci Mieczysława. Niech to dobro, które staramy się i abyśmy starali się jak najobficie, najczęściej czynić treścią swojego życia, niech to dobro okazane świętej pamięci Mieczysławowi, rodzinie, niech ono kiedyś przemawia za nami, kiedy my będziemy stawać przed Panem Bogiem, zamykając czas swojego zarządu nad własnym życiem. Oby kiedyś, tak jak zakończyłem homilię, oby kiedyś dane nam było uczestniczyć w tej radości, której uczestniczą, wierzymy mocno i o to się modlimy. Nasi bliscy zmarli, tak samo świętej pamięci Mieczysław. Jeszcze raz z całego serca Bóg zapłać. A teraz proszę, powstańmy. I pożegnajmy naszego zmarłego brata Mieczysława. Przez całe życie pracował, cierpiał z Chrystusem. Służył swojej rodzinie, bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nim przed tron Boga, dlatego z ufnością polecajmy go miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie. Thank you.
Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie Ciebie do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata Mieczysława i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, by umarły dla świata, żył dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.